Teatr Nowy w Poznaniu otrzymał dotację z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na przygotowanie 6 premier. Każdy spektakl zostanie zagrany w wybranym gminnym ośrodku kultury w Wielkopolsce. Pierwsza premiera odbyła się 9 kwietnia na deskach Teatru Nowego. Córko moja. To jest niewyobrażalna radość móc realizować 6 kolejnych premier z taką świadomością, że wyjdziemy z murów teatru i trafimy do widzów, którzy być może nie trafiliby do nas. Rozpoczynamy Lirem Szekspira, czyli takim tematem, który i dla Państwa, dla naszych widzów i dla nas jest niezwykle nobilitujący, ale Lirem bardzo współczesnym, opowiadającym o współczesnej Europie ustami bardzo młodych twórców. Obok Lira, Teatr Nowy planuje m.in. przedstawienia pod tytułem Elvis w reżyserii Michała Siegoczyńskiego, Męczennicy w reżyserii Remigiusza Brzyka czy Iwona Księżniczka Burgunda w reżyserii Magdaleny Miklasz. Bardzo się cieszymy, że w tym roku Teatr Nowy uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który pozwoli nam na realizację do końca czerwca 2017 roku 6 kolejnych premier. Ośrodki kultury będą wybierane nie tylko pod względem możliwości technicznych, ale z obszarów o mniejszym dostępie do kultury. Nie byłoby szans zrealizować tego, gdyby nie fundusze regionalne. Teatr otrzymał także dofinansowanie na modernizację widowni dużej sceny. Latem będą wymieniane fotele, wykładzina oraz zostanie zmodernizowana kabina elektroakustyczna.